teraz będziemy omawiać ćwiczenie o nazwie groupings. Jest to ćwiczenie, które bazuje na zmianach rytmu, począwszy od półnut, kończąc na szesnastkach. Zastanawiacie się pewnie, czym są szesnastki. Szesnastka jest to taka wartość rytmiczna, która jest dwa razy szybsza, dwa razy krótsza od ósemek wcześniej poznanych, czyli na przykład 8-8-16. Pokażę Wam mniej więcej, jak to brzmi. Czyli jeśli mamy tempo takie, szesnastki będą brzmiały w ten sposób. Ta 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 ta, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, stop. Mam nadzieję, że jakoś to Wam rozjaśni tą szesnastkę. W tym ćwiczeniu wykorzystujemy full stroke, downstroke oraz tap stroke, czyli praktycznie wszystkie poznane dotąd uderzenia. A teraz zagram Wam ćwiczenie o nazwie groupings. Najpierw w wolnym tempie 75 uderzeń na minutę, a później szybciej 90 uderzeń na minutę. Zaczynamy. A teraz to samo ćwiczenie, tylko nieco szybciej. Podsumujmy. Dajmy temu ćwiczeniu roboczą nazwę dzięcioł. No bo wszystkie dzięcioły odleciały, jestem tu jedynym dzięciołem. Mam werbel, który brzmi jak dzięcioł. Pamiętajcie, aby ćwiczyć z metronomem, przed lustrem i bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest, aby te przejścia między tymi wartościami rytmicznymi były równe. Muszą być bardzo płynne. Konsystencja uderzeń musi być zachowana jak najlepsza. Pamiętajcie o timingu, ćwiczeniu, ćwiczcie jak najwięcej. Praktyka czyni mistrzem. Dzięki, cześć, do zobaczenia.